Dziękuję. W trybie sprostowania, panie marszałku? Serdecznie. Ponieważ nie ma już żadnych osób zapisanych do zadania pytań, pan poseł Braun w trybie sprostowania. Bardzo proszę. Panie marszałku, oszczercza insynuacja padła z tej trybuny. Pani poseł Leszczyna zasugerowała, niezgodnie z rzeczywistością, jakoby Konfederacja nie opowiadała się za wypełnianiem umów zawartych. Wręcz przeciwnie, Konfederacja bardzo skrupulatnie chciałaby wyegzekwować wywiązywanie się państwa Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich jej agendach ze zobowiązań zaciągniętych wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. Ale to nie ma nic wspólnego z godziwością czy niegodziwością takiej instytucji, takiej piramidy finansowej, jaką jest Bismarckowski z genezy ZUS. Każdy Polak powinien rozumieć, że coś, co wprawił w ruch, pierwszy spraktykował kanclerz Niemiec Bismarck, ten od Kulturkampfu, coś, co jemu pierwszemu przyszło do głowy i udało się wprowadzić w życie, to nie może być nic dobrego dla Polaków. A takie słowa, panie marszałku, jak zboczeńcy, sodomici, dewianci, to są słowa należące do słownika języka polskiego i nie sądzę, żeby były obraźliwe. Dziękuję. Jeśli pan marszałek uważa inaczej, dziękuję, proszę przekonać mnie na drodze pozwu cywilnego. Dziękuję serdecznie.